Cześć, ja jestem Daliso i witam was w pierwszym odcinku z serii Wizard 101 Rzemiosło. Wizard 101 Crafting, nie, coś w tym stylu, jakoś to nazwie. W tej serii zajmę się rzemieślnictwem, jak sama nazwa wskazuje. Oczywiście od początku na postaci z ognia, czyli na postaci, na której prowadzę moją serię. I pierwszym moim questem będzie oczywiście quest Wizard City, czyli od tej pani można sobie wziąć questa. Na początku trzeba będzie wziąć mgliste drewno i potem już da prawdziwego questa na sztylet rozgrzeszenia, prawda? Ja tutaj przed odcinkiem już jeden zrobiłem, żeby po prostu nie czekać, aż mi się pole zwolni. Jak po tym, jak pierwszy zrobię, więc zobaczycie, jak robię drugi. Więc w sumie na to samo wyjdzie. Mam już tutaj wszystkie składniki przygotowane, więc powiem wam, gdzie je można zdobyć. No właśnie, to będzie taka seria dla początkujących graczy. Będę generalnie tłumaczył, skąd zdobyć składniki na recepturę i w ogóle skąd recepturę wziąć. No to tak. Na początku, jak ta pani da nam questa, to wchodzimy do. Klikamy na nią do sklepu z recepturami i bierzemy sztylet rozgrzeszenia, prawda? Za 64 golda. Potem mamy już recepturę, wiadomo co trzeba użyć do tej receptury, i potem kolejnymi składnikami są dwa pierwsze teraz: szafir i czarny węgiel. Szafir i węgiel można kupić u niego, czyli 4 węgla, tak? Czyli razem 8, bo 2 też tyle trzeba zrobić. I 2 szafiry, czyli 4 razem. Nie są one drogie, więc na pewno wam starczy pieniędzy. I tak, kolejne składniki to mgliste drewno i pałka wodna. Ja wam pokażę, gdzie je można zdobyć. Mgliste drewno i pałka wodna na pewno są na bazarze, więc jeśli macie trochę golda, możecie pójść i kupić. A jeśli nie chce wam się wydawać, to możecie zmarnować trochę swojego życia i poszukać ich w różnych miejscach. Tak więc pokażę wam przykładowe miejsce, gdzie leży na przykład mgliste drewno. Okej, jako pierwsze miejsce pomyślałem, że pójdę na aleję. Nie, to jest droga cyklopów, prawda? Myślałem, że tutaj znajdę mgliste drewno, ale niestety nie ma, ale są za to pałki wodne, czyli pałki wodne standardowo, jak sama nazwa mówi, w wodzie będą, prawda? Więc w każdym rodzaju wód, czyli też w Wizard, Boże, w Wizard City, w centrum miasta, też na pewno jest pałka wodna, więc możecie sobie szukać. W sumie po całym Wizard City, gdzie jest woda, tam wszędzie po prostu będzie się respić pałka wodna. Więc dobra, pokażę wam jeszcze przykładowe miejsce, gdzie jest mgliste drewno. No proszę bardzo, przykładowe miejsce, gdzie jest mgliste drewno. Jestem teraz na Starym Mieście i tutaj na dole przy wejściu do Alei Ognistych Kotów mgliste drewno sobie leży. Więc dobra, skoro już wam pokazałem wszystkie składniki, gdzie można zdobyć, skoro już mam wszystkie składniki, co potrzebuję, to lecę do domu i skraftuję mój ostatni nóż, który jest mi potrzebny do questa. Dobra, utwórz. Jest quest. Dobra, spotykamy się w takim razie przy Eudorze Plądnodrzewnej. Plądnodrzewnej. Dobra, w takim razie jestem już koło Eudory Plątnodrzewnej. Oddać questa, więc okej. No i tutaj jest już następny quest do nowego świata, czyli Krokotopi. Nie wiem, kiedy to wezmę, myślę, że na początku następnego odcinka. No tak, więc dostaliśmy odznakę, prawda? Chwila, gdzie ona będzie? Tutaj. Nowicjusz. No, więc od razu. O, właśnie, pałka wodna. Więc od razu wam powiem, że
Rzemieślnictwo się opłaca robić, bo w przyszłości dobre itemy można skraftować na jak już spory poziom zdobędziecie, to ciężko zdobyć już jakieś porządne itemy na przykład. Bo do 50 poziomu można jeszcze jakieś itemy tam z bazaru fajne znaleźć, a już potem no ciężko, więc wtedy lepiej się przydają itemy z rzemieślnictwa. Głównie te, jak się już skończy receptury z Zafari, to potem już są fajne w miarę itemy w Avalonie, o. No, więc to by było na tyle z tego odcinka Wizards 101 Rzemiosło. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Cześć!